No tak o meczu przede wszystkim. Wydaje mi się, że ten mecz moja drużyna zaczęła obiecująco, bo też tutaj się nie wycofaliśmy. Zaatakowaliśmy też w tych pierwszych fazach. Wydaje mi się, że te pierwsze 25 minut to była taka obopólna gra, jeżeli chodzi o atakowanie bramki rywala. Zagłębie sobie też stwarzało sytuację w ataku pozycyjnym i też faza kontry. My też budowaliśmy często grę od własnej bramki, też budowaliśmy atak pozycyjny, budowaliśmy kontratak i też te sytuacje na przemian właśnie w tych 25 pierwszych minutach pojawiały się pod bramką Stali Mielec, ale też pod bramką Zagłębia Lubin. My bodajże w drugiej minucie mieliśmy niezłą sytuację. Mateusz Matras po dośrodkowaniu główką przestrzelił w dobrej sytuacji. I kiedy wydawało się, że powiedzmy ten mecz będzie w takim, toczył się powiedzmy w wyrównanym tempie, to właśnie ta druga odsłona pierwszej połowy na pewno to był taki fragment, gdzie Zagłębie bardziej przeszło na naszą połowę. My w tej fragmencie, gdzie byliśmy w obronie, zabrakło nam takiej trochę agresji, bo bardziej zbyt często graliśmy ustawieniem, a nie pressingiem, powiedzmy, nawet jak byliśmy tak, powiedzmy, ustawieni gdzieś niżej. I tutaj ta przewaga się uwidoczniła, Zagłębia przede wszystkim, może nie w sytuacjach, ale w tych rzutach rożnych. Ich było sporo, ciężko powiedzieć, jaka to była liczba. Na pewno taka liczba stałych fragmentów spowodowała, że dobrze się broniliśmy, ale niestety przy którymś stałym fragmencie nie byliśmy w stanie się zasekurować na tak zwaną drugą piłkę i piłka została dobita właśnie z takiego drugiego uderzenia. Na pewno to jest zawsze trudny moment dla drużyny, która traci bramkę, zwłaszcza, że to jest przedostatnia kolejka sezonu. No wszystko ciężko, bo nam się od razu otrząsnąć po stracie bramki, ale bo teraz też widziałem już wideo, ta końcówka przede wszystkim zaatakowaliśmy w samej końcówce, w doliczonym czasie i tam to my byliśmy na połowie Zagłębia. Odskrzydzaliśmy akcję raz z prawej, raz z lewej strony, były dośrodkowania. I był taki moment, gdzie bramkarz Zagłębia wyłapał piłkę i długo zwlekał z zagraniem piłki do gry, a my zostaliśmy wysoko na połowie rywala, ale też kiedy piłka poszła do środka, byliśmy pasywni, nie zaatakowaliśmy zawodnika z piłką, piłka prosto padła do środka i później jak po sznurku do bramki, także to było najgorsze, co mogło nas spotkać, właśnie ta bramka na 2-0, bo straciliśmy jakby to przepraszam. Straciliśmy ten moment, że przegrywaliśmy jedną bramką i 2-0, no to już jest ciężki wynik, jeżeli chodzi o wynik spotkania. W przerwie staraliśmy się naprawić pewne rzeczy, mówiąc o taktyce. I wydaje mi się, że ta druga odsłona to była taka wyrównana z dwóch stron, tak mi się wydaje. Na pewno najlepszą sytuację mieliśmy w 54 minucie, kiedy po dośrodkowaniu Göttingera Fabian Hiszpański w bardzo dogodnej sytuacji to przestrzelił. Zagłębie może już tak bardzo po przerwie nie konstruowało takich sytuacji pod bramką. Na pewno gdzieś tam w końcówce Mrozek dwukrotnie bronił. Mimo tego, że bardzo się staraliśmy i próbowaliśmy zmianami gdzieś zmieniać, powiedzmy, obraz gry, mimo że byliśmy na połowie rywala, że te dośrodkowania się pojawiały, że strzały się też pojawiły, ale to wszystko było zbyt mało konkretne i też jakby konkretów w polu karnym nie zbudowaliśmy, no i przegrywamy bardzo ważne spotkanie. Musimy sobie zdawać z tego sprawę, że w tej chwili jak gdyby punktową przewagę nadal mamy w tabeli, ale też jak gdyby wyniki meczów sobotnich, niedzielnych zdecydują o tym, czy będziemy w ostatniej kolejce bezpośrednio grać o utrzymanie, czy też nie. Jeżeli do tego dojdzie, to na pewno musimy też mocną uwagę skupić teraz na takim mentalu drużyny, który będzie istotny w kontekście przygotowania do tego ostatniego kluczowego spotkania, ale najpierw musimy poczekać na wydarzenia tej kolejki. Karol Bugajski, Przegląd Sportowy. Dobry wieczór, panie trenerze. Głośniej, głośniej. Panie trenerze, rozumiem, że długie rozmowy po tym meczu w szatni, bo chwilę musieliśmy na pana poczekać. Jaka tam atmosfera teraz panuje? To jest atmosfera rozbicia, atmosfera takiej sportowej złości? Czy wie pan co, na pewno ciężko mi to ocenić, bo też to nie są emocje tylko przegranego meczu, tylko też emocje fazy sezonu, tak, bo na pewno też mimo tego, że
w ostatnim czasie złapaliśmy dwa remisy, no to zdawaliśmy sobie sprawę tutaj, że jesteśmy w stanie tutaj powalczyć. Zdawaliśmy sobie sprawę też tego, że Zagłębie jest ostatnio w bardzo dobrej formie, ale też no, udowodniliśmy tutaj, że wychodząc na to spotkanie, że mieliśmy plan i uważam, że te 25 minut byliśmy równorzędnym rywalem. Ale to, co pan pyta, no na pewno te emocje ciężko mi określić, chyba wszystkiego po trochu i na pewno teraz to, że jest piątek, rozjeżdżamy się do domów na sobotę i niedzielę, spotkamy się w poniedziałek, na pewno będzie czas na przemyślenie tego i złapanie takiego, powiedzmy, wątku tego, jak to nakreślić, jak określić, no bo to te dni wolne na pewno w tym pomogą, ale też musimy poczekać na to, co się wydarzy, ale jak zawsze mówię, jeżeli umiesz liczyć, musisz liczyć na siebie i tak do tego musimy raczej podchodzić. Wspomniał pan o tej nieskuteczności, ja chciałem pociągnąć ten wątek, bo trzeci mecz z rzędu bez strzelonego gola na finiszu ligi. Czego tam najbardziej brakuje pańskim zdaniem? Czy brakuje po prostu takiego rządu, czy brakuje lepszej współpracy w tej ofensywie? Wie pan co, ja w jakimś stopniu odniosę się do tego, gdy przychodziłem do tego klubu. Był taki moment, zanim przyszedłem, że drużyna w 8 meczach zdobyła tylko 2 gole i to był na pewno problem. Starałem się do zawodników podejść w ten sposób, że te bramki, że nie musimy tylko jak gdyby patrzeć na to, na napastnika, który siedzi w szatni, tylko też uznałem, że to jest taki moment, że tak naprawdę wszyscy muszą zdawać sobie sprawę, że muszą ten ciężar na siebie wziąć. Potencjalnie powiedziałem, że ten, kto się znajdzie w polu karnym, czy jak dzisiaj hiszpański jako wahadło, czy to będzie Matras przy stałym fragmencie, czy Kamil Kruk, jak w meczu z Koroną 2 razy w polu karnym się znalazł i strzelił 2 bramki, że rzeczywiście tak to się udało skonstruować, że ten ciężar się rozkładał na takich zawodników jak Mateusz Mak, który wcześniej nie strzelał, strzelił te bramki. I tak to się układało przez 5 spotkań, że trafialiśmy, zdobywaliśmy bramki, ale niestety jak gdyby To, co się udało, w życiu tak bywa, że te problemy, które rozwiążesz, za chwilę się pojawiają albo te same, albo inne. Także no, na pewno jakimś to jest problemem, bo jak przeanalizujemy to spotkanie i zobaczymy jakieś takie momenty, które zbudowaliśmy, no to potencjalnie były zalążki do tego, żeby tutaj ugryźć Zagłębie, jednak właśnie to pole karne, zresztą ostatni mecz z Lechią Gdańsk pokazał, że to był dla nas no, problem. Jeszcze o Bartosza Mrozka chciałem zapytać. Wiedzieliśmy, że to jest bramkarz, który potrafi bronić fantastycznie, który potrafi notować spektakularne interwencje. Dzisiaj po raz kolejny nie ma go wśród nominowanych do bramkarza sezonu. To u pana wywołuje jakieś emocje? Że jest czy nie jest? Nie jest. Nie jest. A wydaje mi się, że powinien. Wydaje mi się, że z mojej oceny doceniam wielu bramkarzy, bo uważam, że w naszej lidze jest sporo dobrych bramkarzy. Ale wydaje mi się, że z mojej oceny, nie tylko, że tego zawodnika prowadzę, zresztą zanim były te nominacje, też patrząc na jego postawę w ogóle w sezonie, też w ostatnich spotkaniach, ale i nawet w dzisiejszym spotkaniu, mimo że to jest spotkanie przegrane, uważam, że to jest bramkarz top 5 ekstraklasy, ale no, nie do mnie należy ocena, ktoś to wybiera, ale na pewno choć z takiej perspektywy, nawet jak pan o tym mówi, to pewnie pan sam też docenia kunszt tego bramkarza. Dobry wieczór. No myślę, że w dobrym stylu zakończyliśmy tą rundę w Lubinie. Ten mecz, można powiedzieć, był taką nagrodą dla zawodników za to, co musieli wziąć na siebie w tych poprzednich meczach. Wiemy, 3 mecze bardzo trudne w sytuacji, kiedy groził spadek. Natomiast wygrana tamtych meczów spowodowała, że dzisiaj mogli zagrać większą swobodą i myślę, że to spotkanie naprawdę dobrze wyglądało w naszym wykonaniu. Oczywiście była taka faza w drugiej połowie, gdzie trochę oddaliśmy inicjatywę, ale potem mogliśmy szybciej zdobyć tą 3. bramkę i ta wygrana byłaby bardziej jeszcze efektowna. Ale i tak, tak jak powiedziałem, jesteśmy zadowoleni z tego meczu, jesteśmy zadowoleni na tą chwilę też już z dorobku punktowego, no bo to jest też 4. wygrana z rzędu i to też bardzo cieszy. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Mają Państwo pytania? Dobry wieczór, panie trenerze. Kuba Synowiec, Igor.pl. Tydzień temu byliście już pewni utrzymania. Czy w tym meczu pańscy zawodnicy mogli podejść do tego spotkania jakoś bardziej na luzie, z mniejszym obciążeniem psychicznym? No na pewno z mniejszym obciążeniem psychicznym, bo gdyby podeszli na zupełnym luzie, no to obawiam się, że efekt mógłby być gorszy, bo to ta koncentracja musi być utrzymana na wysokim poziomie, natomiast ta świadomość, że już nie grozi nam spadek, mogła spowodować i spowodowała w niektórych sytuacjach, że było to granie takie bardziej widowiskowe.
Karol Bogajski, Przegląd Sportowy. Dobry wieczór, panie trenerze. 4 zwycięstwa z rzędu, to Zagłębiu się zdarzyło ostatni raz 5 lat temu. Rozumiem, że to tak na rozbieg, tak jak w Piaście Gliwice, a za rok o tej porze to będziemy się cieszyć z jakichś większych sukcesów, tak? No widzi pan, i to jest problem generalnie czasami, może nie was, ale kibiców, problem klubów generalnie, można powiedzieć, że jeżeli coś dobrego się wydarzy, to od razu już widzą drużynę na miejscu medalowym, tak? Wszyscy byśmy chcieli o coś pograć, nie ukrywam, natomiast to się nie robi gadaniem, to się nie robi tym, że się wygrało 4 spotkania, tylko muszą być pod to podłożone porządne fundamenty. My na tą chwilę jesteśmy zadowoleni, że mamy drużynę, która dobrze funkcjonuje, taka jest prawda. I na pewno jest to jak gdyby, są to takie podwaliny pod drużynę, która może no, mieć lepszy sezon niż ten. Ja nie powiem, o co byśmy chcieli grać, natomiast no, ważne, że widzimy że postęp w grze, że widzimy, że ta drużyna się rozwija. Takie podwaliny to też gra w defensywie. Jedna stracona bramka tylko w 4 ostatnich meczach, teraz 3 czyste konto w tym czasie. I Sokratis, Diudis i ci zawodnicy grający przed nim, przede wszystkim chyba Alex Ławniczak wyróżniający się, no oni szybko złapali wspólny język. No zdecydowanie tak, wie pan, no przychodząc też do Zagłębia widzieliśmy, że to już od kilku rund był problem ilości traconych bramek. Udało się te proporcje odwrócić, że zdobywamy bramki, a zdecydowanie mniej tracimy na tą chwilę i to był taki, powiedzmy, było takie zadanie, które mogło spowodować, że będziemy punktować i piąć się w górę tabeli. Panie trenerze, jeszcze pytanie o zawodnika, który jest dosyć głośnym nazwiskiem w ostatnich dniach w kontekście Zagłębia, czyli Jakub Żubrowski. Jaki pan tak naprawdę miał na niego pomysł w momencie swojego przyjścia do Zagłębia? Jak to się stało, że to jest zawodnik przecież już uznany, znany w Ekstraklasie, a on tych szans w tym sezonie dostał w tej rundzie, no tyle co kot napłakał. Panie redaktorze, grę w zespole nie dostaje się za uznania, za zasługi, tylko trzeba udowodnić, że jest się lepszym od tych, którzy wychodzą i którzy grają. Tyle w tym temacie. Rozumiem, że Jakub Żubrowski jest dla pana rozczarowaniem tej rundy w Zagłębiu. Ja nie powiedziałem, czy rozczarowaniem, czy nie, wie pan. Ja w ogóle jestem zaskoczony, że podjął ten temat, jest niespójny w tym, co mówi, więc zostawmy to, dobrze? Dzień dobry, panie trenerze. Michał Szczygieł, Zagłębia.com. Wspomniał pan o tym, że kładzie drużyna podwaliny pod to, co będzie się działo w przyszłym sezonie. Natomiast bardzo dużo o tym się mówi. Tomek Włodarczyk z Meczyków napisał, że jest wielkie zainteresowanie na kilku graczy Zagłębia. I ja się zastanawiam, czy w Lubinie czeka nas rewolucja, czy pan chciałby robić rewolucję, czy raczej wymieniać tylko poszczególne ogniwa, bo widzi pan, że ta drużyna ma wystarczającą jakość, żeby w przyszłym sezonie... Bo 2 sezony z rzędu bijemy się o spadek, więc mówiąc kolokwialnie oczywiście. Bądźmy ściśli, o utrzymanie. No okej. Kiedyś tak jeden z trenerów powiedział. Tak, dlatego puściłem oko. Zmierzam do tego, że no, jakby chcemy wykonać krok do przodu. A to ja panu odpowiem pytaniem, a jak pan myśli? Czy ja chciałbym robić rewolucję? Ileś miesięcy... Jeżeli pan zgadywać, to tak. No to pan źle zgaduje. Ileś miesięcy, wie pan, pracowaliśmy po to, żeby wygrać te mecze, żeby zespół dobrze funkcjonować i co? Ja mam w ciągu znowu 5 czy 6 tygodni przewrócić do góry nogami to wszystko, co już dobrze funkcjonuje, co zatrybiło, tak? No chyba nie. Zmierzam też do tego, że może być pan, postawiony faktem dokonanym trochę. Też. No zobaczymy. Na tą chwilę nic konkretnie się nie dzieje. To, że jest zainteresowanie, jest to naturalne, bo to są młodzi, utalentowani zawodnicy, którzy teraz też dobrze grają, tak? No, ale tak jak powiedziałem, no, ja nie przewiduję i nie chciałbym, żeby coś takiego miało miejsce. Okej, to ostatnie pytanie o też młodego gracza. Na pewno obserwował pan i ma na bieżąco informacje, jak wygląda gra Kamila Kruka, który jest, kończy mu się wypożyczenie do Stali. I takie pytanie, widziałby pan Kamila Kruka jako, nie wiem, podstawowego może zawodnika, albo byłby pan zainteresowany jego usługami? Pan szarżuje w tych pytaniach, wie pan. Ja mam po jednym meczu i po meczach, które nie widziałem, powiedzieć, czy on miałby miejsce w pierwszej jednastce, no nie odpowiem panu. My będziemy, już w tym tygodniu robiliśmy analizy, w przyszłym tygodniu będziemy robili, no i po sezonie też usiądziemy i będziemy się zastanawiać, czy konkretny zawodnik gwarantuje rozwój drużyny, bo zawsze jest taka zasada, że żeby drużyna szła do przodu, to w miejsce zawodnika, którego pan ma, musi przyjść nie gorszy, a nawet lepszy.
Prosta odpowiedź. Tymoteusz Mech, Radio Gol. Ja chciałem zapytać o Dawida Kudminowskiego i Sokratisa Diudisa, ponieważ kończą mi się kontrakty. Czy Zagłębie ma w planach zatrzymanie tych zawodników, bo umówmy się, Dawid Kudminowski ostatnio notuje bardzo dobre występy. Sokratis Diudis, odkąd przyszedł do Zagłębia, również dobrze bardzo broni. I właśnie ode mnie pytanie, czy Zagłębie ma tak, mamy plany, mamy taki plan i robimy wszystko, żeby tak się stało, ale myślę, że to jest też pytanie do pana dyrektora sportowego. Dziękuję. Maciej Wiśniewski, Lubin 24, a ja chciałbym zapytać o Tomasza Makowskiego, bo to jest kontrowersyjny transfer. To był kontrowersyjny transfer. Czy pan widzi miejsce w zespole dla piłkarzy z tego typu motoryką? Ale wie pan, no tu moglibyśmy dyskutować na temat motoryki Tomka, gdyż my mamy wskaźniki i dane, o których pan niekoniecznie wie. Nie wiem, czy to był kontrowersyjny transfer. Nie słyszałem nic na ten temat. Natomiast jest to bardzo solidny, bardzo ułożony i bardzo pracowity zawodnik i myślę, że takich zawodników też nam trzeba.